Hej, witam Was wszystkich serdecznie na moim nowym i pierwszym kanale YouTube, jaki prowadzę. Ja mam na imię Tomek, od 2003 roku mieszkałem w Wielkiej Brytanii, mam żonę, dwójkę synów, Jasia i Harego. Na tym kanale będę opowiadał głównie o sprzedaży poprzez amazonowy system FBA, czyli Fulfillment by Amazon. Będę opowiadał o tworzeniu własnych marek, ale również o różnych innych pomysłach na to, jak i co można sprzedawać na Amazonie i jak to robić. Myślę, że filmiki dotyczące sprzedaży na Amazonie będą stanowiły około 70% wszystkich filmów. Będą również podnoszone zagadnienia ogólnobiznesowe związane z e-commerce i ze sprzedażą. Będę opowiadał różne ciekawostki, różne rzeczy, które mi się wydarzyły podczas sprzedaży w ciągu ostatnich tam kilkunastu lat na różnych platformach e-commerce, jakieś tam produkty, które okazywały się hitami, gdzie byłem na przykład pierwszym sprzedającym, gdzie wykorzystywałem to, że jestem pierwszy i miałem taką tą przewagę nad konkurencją. Wiele, wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło i tym z Wami chciałbym się również podzielić. W ogóle pomysł na kręcenie filmików wpadł mi do głowy kilka miesięcy temu, przy okazji tego, że na Amazonie robimy jakąś tam czynność w Seller Central z tyłu i generalnie nie pamiętałem, jak to trzeba zrobić. Robiłem to, nie wiem, rok, dwa lata wcześniej i nie miałem zapisanego tego nigdzie. Musiałem znowu tam szukać, chodzić na jakieś fora, instrukcje i tak dalej, żeby znaleźć odpowiedź na to, jak to zrobić. I postanowiłem sobie, a dlaczego na przykład nie nakręcę filmiku krótkiego, w którym sam będę opowiadał sobie, jak daną rzecz trzeba zrobić, takie archiwum tych filmów mieć. I potem tak się zaczęło, że w sumie to już kilkanaście tych filmików zacząłem nakręcać, ale po trzecim, po czwartym doszedłem do wniosku, że no dlaczego bardziej nie rozwijać tych treści, które tam przedstawiam i nie dzielić się z oglądającymi w przyszłości, może, no właśnie teraz nadszedł ten moment, kiedy będę je publikował, z oglądającymi, którzy może już działają na Amazonie, mają podobne problemy lub którzy może dopiero chcieliby rozpocząć i nie wiem, nie znają tej platformy, chcieliby się czegoś więcej o tym dowiedzieć. Także w tych filmach chciałbym takie zagadnienia poruszać i pomagać Wam w tym, aby swój biznes e-commerce rozkręcać i powoli budować. Ja sam e-commerce zajmuję się od 2003 roku. W zasadzie no, od czwartego, w trzecim roku przyjechałem, od czwartego zacząłem sprzedaż na Allegro. Na początku kupowałem towary na eBayu, wykorzystując to, że w 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej i towary mogły być swobodnie przewożone pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. A generalnie od 2013 roku działam na Amazonie, bo to najbardziej chyba Was interesuje, więc mam dosyć spore doświadczenie, sześcioletnie na Amazonie. Od roku również zacząłem sprzedaż na eBayu angielskim. Kiedyś to robiłem chyba w 6, 7, 9 roku, ale teraz tak troszkę bardziej na serio, myślę, również zacząłem tą platformę traktować. I o tym wszystkim chciałbym Wam opowiadać, czyli generalnie dzielić się z Wami wiedzą na temat e-commerce, moimi przemyśleniami. Podejrzewam, że jakieś będą czasami filmiki związane również z moimi hobby, które mam, czyli jest to sport głównie, tak, bieganie, siłownia, w zimę sporty zimowe, głównie snowboard, od chyba 13 lat jestem bardzo, bardzo poważnym snowboardzistą. Biznes, wiadomo, czyli będą filmiki nie tylko właśnie stricte amazonowe, będzie ekstra również o biznesie, biznes, a rodzina, szczególnie tak jak w naszym przypadku, gdzie tutaj są również dzieci, więc to jest takie dosyć troszkę bardziej skomplikowane. No i trzecia rzecz to podróże, bo to jest moje kolejne jakieś tam od kilku lat uzależnienie, więc na pewno takie filmiki również gdzieś tam się będą wplatały, ale to wszystko będzie razem powiązane, czyli ten sport, biznes i podróże, bo to wszystko się gdzieś tam przeplata i z chęcią Wam również o tym opowiem. Możliwe, że do kogoś z Was do czegoś podobnego może zainspiruje, żeby łączyć takie różne pasje ze sobą. Także dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że kanał Wam się spodoba. Proszę tutaj na dole o subskrypcję. Trzymajcie się. Dziękuję.